Mielecki, któremu towarzyszy komendant powiatowej policji w Nowym Dworze Mazowieckim, pan młodszy inspektor Rafał Trzaskoma. Pododdziały, baczność! Pododdziały, spocz! Szanowni Państwo, na uroczystość przybył komendant stołeczny policji, pan nadinspektor Paweł Dzierżak. Pododdziały, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz! Panie nadinspektorze, dowódca uroczystości podkomisarz Adamczyk melduje gotowość do rozpoczęcia apelu z okazji obchodów Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziękuję panie komisarzu. Szanowni Państwo, komendant stołecznej policji wita się ze sztandarami Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dokonuje przeglądu pododdziałów, po którym przywita się z policjantami. Czołem, policjanci! Czołem, panie nadinspektorze! Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt oraz zostanie odegrany i odśpiewany hymn państwowy. Pododdziały, baczność! Na prawo, patrz! Z okazji obchodów Święta Policji flagę państwową podnieść! Thank you.
oddziały. Baczność! Na ramię! Broń! Do nogi! Broń! Pod oddziały! Pocz! Szanowni Państwo, z najwyższym zaszczytem witam Państwa na uroczystym apelu z okazji Święta Policji obchodzonego w 104. rocznicę Powstania Policji Państwowej w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. To wyjątkowy dzień dla wszystkich policjantów Komendy Powiatowej, a w szczególności dla funkcjonariuszy posterunku Policji w Leoncinie, którzy rozpoczną służbę w nowej siedzibie jednostki. Szanowni Państwo, głos zabierze gospodarz dzisiejszej uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, pan młodszy inspektor Rafał Trzaskoma. Panie Komendancie, uprzejmie zapraszam. Szanowni Państwo, w imieniu policjantek, policjantów, pracowników Policji serdecznie witam wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na uroczystym apelu z okazji odbywających się obchodów 104. rocznicy Powstania Policji Państwowej. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy, bowiem to doskonała okazja do oficjalnego oddania do użytkowania siedziby posterunku Policji w Leoncinie. Szanowni Państwo, serdecznie witam nadinspektora Pawła Dzierżaka, komendanta stołecznego Policji. Inspektora Konrada Chmielewskiego, zastępcę komendanta stołecznego Policji. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i serdecznie witam pana Zdzisława Szpierę, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Panią Barbarę Stelmasińską, reprezentującą posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególnie słowa powitania kieruję do pana Michała Kruszyńskiego, dyrektora Gabinetu Politycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witam pana Łukasza Sucheckiego, dyrektora Biura Administracyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witam obecnych wśród nas przedstawicieli władz samorządowych powiatu nowodworskiego, pana Krzysztofa Kapustę, starostę nowodworskiego, pana Pawła Calaka, wicestarostę nowodworskiego, pana Adama Krawczaka, wójta gminy Leoncin, gospodarza miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy, pana Bernarda Muchę, zastępcę wójta gminy Leoncin, pana Arkadiusza Kiełbasińskiego, przewodniczącego Rady Gminy Leoncin. Serdecznie witam pana Jacka Kowalskiego, burmistrza miasta Nowy Dwór Mazowiecki, panią Agatę Januszewską, zastępcę burmistrza Zakoczynia, pana Antoniego Krężlewicza, wójta gminy Czosnów, panią Bożenę Śliwińską, sekretarza gminy Pomiechówek. Słowa powitania kieruję do przedstawicieli prokuratur, sądów oraz służb mundurowych, z którymi nowodworska policja bardzo ściśle współpracuje w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Witam panią Emilię Krystek, prokuratora rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Panią Beatę Jakubowską, prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Starszego brygadiera Stanisława Brzozowskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Pułkownika lekarza medycyny Przemysława Makowskiego, komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin. Podpułkownika Mariusza Taperka, komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa Modlin. Podpułkownika Mariusza Łuszczyńskiego, zastępcę dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Szczególnie witam inspektora Marka Ujazdę, komendanta powiatowego Policji w Wołominie. Nadkomisarza Krzysztofa Pijanowskiego, komendanta powiatowego Policji w Legionowie. Młodszego inspektora Krzysztofa Bujnowskiego, zastępcę komendanta powiatowego Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego z siedzibą w Starych Gorlicach. Oraz młodszego inspektora Macieja Antosa, naczelnika Wydziału Dowodzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Szanowni Państwo, cieszę się, że nasze zaproszenie przyjęli współpracujący z nami na co dzień pan Mirosław Markowski, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego. Pan Tomasz
Szymczak, prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Pan Jacek Kacperski, dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego. Pan Arkadiusz Chełstowski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jestem zaszczycony z obecności księdza Jacka Kuziela, kapelana Komendy Stołecznej Policji. Księdza Andrzeja Bobota, naczelnego prawosławnego kapelana Policji. Oraz księdza kanonika Arkadiusza Szczepanika, proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Lądzie. Cieszę się z obecności komendantów będących w stanie spoczynku, którzy w latach poprzednich odpowiadali za bezpieczeństwo na terenie gminy Lądź. Podinspektora Roberta Pętowskiego i aspiranta sztabowego Jana Boguckiego. Równie gorąco witam przedstawiciela Służby Logistycznej Komendy Stołecznej Policji, pana Marka Różyckiego, inspektora nadzoru budowlanego oraz wykonawców siedziby posterunku Policji w Leoncinie, przedstawicieli firmy MW Technik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pana Aleksandra Panek, prezesa zarządu, panią Magdalenę Kops, inżyniera do spraw sprzedaży, pana Rafała Sobańskiego, kierownika budowy oraz pana Kamila Litiszko, kierownika projektu. Witam kadrę kierowniczą, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Policji, osoby, które za chwilę otrzymają awanse na kolejne stopnie służbowe. Witam wszystkich Państwa, którzy przybyliście na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość Święta Policji Powiatu Nowodworskiego odbywa się przed nowoczesnym budynkiem posterunku Policji w Lącinie, którego odtworzenie było możliwe po blisko 10 latach nieobecności. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2023 roku, a całość inwestycji została sfinansowana z programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025. Budynek posterunku ma powierzchnię całkowitą 157 m2 i docelowo będzie pełniło w nim służbę 8 funkcjonariuszy. Jest to pierwsza w garnizonie stołecznym jednostka wybudowana metodą modułową. Jestem przekonany, że data 21 lipca 2023 roku będzie ważna nie tylko dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ale przede wszystkim dla mieszkańców gminy Leoncin. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do odtworzenia nowej siedziby posterunku Policji w Leoncinie, a szczególnie wójtowi gminy Leoncin, panu Adamowi Krawczakowi, który przekazał działkę pod budowę nowej jednostki Policji. Serdecznie gratuluję policjantom, którzy będą pełnili służbę w nowym posterunku. Życzę Wam, abyście z dumą nosili policyjny mundur i mogli nieść pomoc lokalnej społeczności oraz dbać o bezpieczeństwo na terenie gminy Leoncin. Wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym Policji z okazji naszego święta życzę zadowolenia z realizacji zadań służbowych, a przede wszystkim bezpiecznej służby. Dziękuję bardzo rodzinom policjantów za codzienne wsparcie w naszej trudnej służbie oraz wszystkim policjantom, z którymi Policja współpracuje na rzecz bezpieczeństwa w powiecie nowodworskim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu komendancie. Szanowni Państwo, tradycyjnie Święto Policji to także czas wyczekiwanych awansów. Za chwilę nastąpi wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Proszę o odczytanie rozkazów o mianowaniu na wyższy stopień policyjny. Pod oddziały. Baczność! Komendant Główny Policji rozkazem personalnym nr 3112 z dnia 13 lipca 2023 roku na podstawie artykułu 48 ust. 1, 2, 3 oraz artykułu 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji mianował na stopień podinspektora Policji nadkomisarza Zbigniewa Prusinowskiego. Rozkaz podpisał komendant główny Policji, generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk. Komendant stołeczny Policji rozkazami personalnymi nr 3276 i 3277 z dnia 13 lipca 2023 roku na podstawie artykułu 48 ust. 2, artykułu 52 ust. 1 i artykułu 87 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
mianował na wyższy stopień służbowy. W korpusie aspirantów policji 15 policjantów, w korpusie podoficerów policji 1 policjanta. Rozkazy podpisał komendant stołeczny policji nadinspektor Paweł Dzierża, komendant powiatowy policji w Nowym Dworze Mazowieckim, młodszy inspektor Rafał Trzaskoma, rozkazem personalnym nr 143 z dnia 17 lipca 2023 roku na podstawie artykułu 48 ust. 1 i 2 i artykułu 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji mianował na wyższy stopień służbowy w korpusie podoficerów policji 13 policjantów, w korpusie szeregowych 1 policjanta. Rozkaz podpisał komendant powiatowy policji w Nowym Dworze Mazowieckim, młodszy inspektor Rafał Trzaskoma. Pododdziały, poczt! Szanowni Państwo, o wręczenie aktów mianowania uprzejmie proszę komendanta stołecznego policji, panu nadinspektor Pawła Dzierżonka. Panu komendantowi asystuje komendant powiatowy policji w Nowym Dworze Mazowieckim, pan młodszy inspektor Rafał Trzaskoma. Panie komendancie, bardzo serdecznie zapraszam. Akty mianowania otrzymują podinspektor Zbigniew Prosinowski, zastępca komendanta powiatowego policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Komisarz Wiesław Michałowski. Komisarz Małgorzata Młynarska. Aspirant sztabowy Agnieszka Rączkowska. Mianuję panią aspirant sztabowy policji. Aspirant sztabowy Artur Zakrzewski. Mianuję pana aspirant sztabowy policji. Mianowani rok. Akty mianowania otrzymuję. Aspirant sztabowy Piotr Wisiecki. Mianuję pana aspirantem sztabowym policji. Kolejny pracuje. Aspirant sztabowy Paweł Pietrzyk. Mianuję pana aspirantem sztabowym policji. Kolejny pracuje. Aspirant sztabowy Łukasz Płócień. Starszy aspirant Marek Wudecki. Mianuję pana starszym aspirantem policji. Aspirant Paweł Kończewski. Mianuję pana aspirantem policji. Mianowani zwrot. Marsz. Akty mianowania otrzymują aspirant Albert Tkaczek. Mianuję pana aspirantem policji. Gratuluję. Aspirant Rafał Kubiński. Mianuję pana aspirantem policji. Gratuluję. Aspirant Robert Prusek. Mianuję pana aspirantem policji. Gratuluję. Aspirant Radosław Rykowski. Mianuję pana aspirantem policji. Sierżant sztabowy Mateusz Kęcicki. Mianuję pana sierżantem sztabowym policji. Mianowani zwrot. Marsz. Akty mianowania otrzymuję. Sierżant sztabowy Sebastian Marchewka. Mianuję pana sierżantem sztabowym policji. Uważnie pracuję. Sierżant sztabowy Dawid Tytka. Mianuję pana sierżantem sztabowym policji. Pracuję.
Sierżant sztabowy Tomasz Kasiński. Starszy sierżant Joanna Białocka. Starszy sierżant Marcin Dziewulski. Dziękuję pana starszym sierżantem policji. Mianowani wrog. Marsz. Akty mianowania otrzymałem. Starszy sierżant Łukasz Palak. Pana starszym sierżantem policji. Starszy sierżant Sebastian Popielarski. Mianuję pana starszym sierżantem policji. Starszy posterunkowy Tomasz Kordulewski. Mianuję pana starszym posterunkowym Dziękuję bardzo panie komendancie stołeczny policji, dziękuję panie komendancie i uprzejmie proszę o zajęcie miejsca. Honor. Mianowani zwrot. Marsz. Gratulujemy wszystkim awansom policjantom. Szanowni państwo, szczególny moment dzisiejszej uroczystości jest przekazanie symbolicznego klucza do nowej siedziby posterunku. Pod oddziały baczność. Uprzejmie proszę o wystąpienie kierownika posterunku policji w Leoncinie, aspiranta sztabowego, panią Annę Rochowicz. O wręczenie klucza uprzejmie proszę komendanta stołecznego policji, pana nadinspektora Pawła Dzierżaka. Panu komendantowi asystuje komendant powiatowy policji w Nowym Dworze Mazowieckim, pan młodszy inspektor Rafał Trzaskow. Szanowna pani aspirant, przekazuję uroczyście symboliczny klucz, który jest znakiem przekazania w użytkowanie Policji Państwowej nowo wybudowanego posterunku policji w Leoncinie, który będzie służył tutejszym mieszkańcom. Na pani ręce przekazuję ten klucz ze zobowiązaniem wykonywania jak najlepiej swoich codziennych obowiązków służbowych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i gości całej gminy. Panie nadinspektorze, kierownik posterunku policji w Leoncinie, aspirant sztabowy Anna Rochowicz, melduje gotowość podległych policjantów do wykonywania zadań służbowych w nowej siedzibie jednostki. Dziękuję bardzo panie komendancie stołecznej policji. Dziękuję panie komendancie. Gratulujemy panu kierownikowi i życzymy funkcjonariuszom efektywnej służby w nowej siedzibie jednostki. Pod oddziały poczt. Szanowni państwo, w polskiej tradycji historycznie zakorzeniony był zwyczaj uroczystego poświęcenia broni i sztandarów oraz budynków dla ochrony od złego. Obecnie zwyczaj ten stanowi element poszanowania wartości duchowych i swobód religijnych. O modlitwę i uroczyste poświęcenie budynku posterunku policji proszę czcigodnych księży. Księdza Jacka Kuziela, kapelana Komendy Stołecznej Policji oraz księdza Andrzeja Bołbota, naczelnego prawosławnego kapelana policji. Do pana modli się, Kireleison. Władce Panie Boże nasz, który żyjesz na wysokościach i spoglądasz na niskości, który pobłogosławiłeś dom Labana wraz z wejściem Jakuba i z przyjściem Józefa dom Obeda więzieniem Arki, a w dniu przyjścia w ciele Chrystusa Boga naszego dałeś zbawienie domowi celnika Zacheusza. Sam pobłogosław ten oto budynek posterunek policji i chcących w nich służyć i pracować, otocz Twoją bojaźnią, zachowaj nienaruszonymi przez przeciwności Twoje błogosławieństwo
Z wysokości Twojej tronu ześlij im i pobłogosław i pomóż wszelkie dobra w tym budynku. Poślij im anioła Twego stróża, patrona polskiej policji, archanioła Michała, aby zachował i uchronił ich od wszelkiego złego i kierował ku pełnieniu wszelkich dobrych czynów i ku pełnieniu świętych przykazań Chrystusa, aby zostali oni zachowani od trzęsienia ziemi, powodzi, ognia, wrogiego oręża i napaści nieprzyjaciół i od wszelkiej śmiertelnej rany. Wielce szanowny panie nadinspektorze, szanowne panie i szanowni panowie komendanci i naczelnicy, szanowne policjantki i szanowni policjanci, w dniu waszego święta, drodzy pracownicy cywilni policji, szanowny panie pośle, szanowne panie, szanowni panowie samorządowcy, drodzy państwo, przeżywamy dziś uroczystość oddania do użytku nowej placówki policji wraz z jej poświęceniem. Dokonujemy tego w 104. rocznicę powołania Policji Państwowej. W tym momencie nie sposób nie odwołać się do tej pięknej tradycji polskiej policji, której jesteście spadkobiercami, a której historię warto poznawać. Bowiem na waszą tożsamość składają się życiorysy policjantów polskich okresu międzywojennego, przywołując patrona Komendy Stołecznej Policji podinspektora Mariana Kozielewskiego, Bolesława Kontrymarz-Mudzina, wielu innych, którzy od podstaw urządzali tę służbę w niepodległej Polsce. Na waszą mentalność składają się także polscy milicjanci, którzy po II wojnie światowej pełni poświęcenia dobrze i szlachetnie służyli naszemu krajowi i jej mieszkańcom. Na waszą służbę mają wpływ także ci, którzy po 1989 roku oddali swoje życie na służbie, chroniąc i broniąc ładu społecznego i bezpieczeństwa państwa. Przywołując tych wszystkich prawych i wiernych ojczyźnie pracowników policji, zachęcając do nieustannej pracy nad sobą, ażeby etos policjanta nie polegał tylko na jego sile fizycznej i kondycji psychicznej, ale także, ażeby każdy z was był również silny i mocny duchem, pragnę złożyć w tym miejscu wyrazy szczególnego uznania i wdzięczności za waszą trudną i odpowiedzialną służbę, a także życzyć wam jak najmniej stresujących sytuacji i bezpiecznych powrotów do domu, dobrze pojętej satysfakcji i zadowolenia ze służby. Bycie policjantem to służba, ale to także styl życia, to sposób na życie. Zarażajcie tym stylem nowych adeptów, aby nie brakowało tych, którzy z poświęceniem i miłością do ojczyzny podejmą tę służbę. Święty Michale Archaniele, patronie polskiej policji, módl się za nami. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wspomagasz ludzkie wysiłki i starania swoją mocą. Prosimy Cię, pobłogosław ten nowy posterunek policji. Niech to miejsce służy dobru człowieka. Niech służy tym, którzy tu będą pełnić służbę dla dobra i bezpieczeństwa bliźniego, trwając wiernie w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości oraz starając się o bezpieczeństwo mieszkańców. Święty Michał Archanioł, patron polskiej policji, niech was wspomaga swoim wstawiennictwem i opieką przez Chrystusa, Pana naszego. Uprzejmie dziękuję, księżu kapelanu. Szanowni państwo, obchody święta policji to także okazja do dokonania pewnego podsumowania efektów policyjnej służby oraz refleksji nad stojącymi przed funkcjonariuszami zadaniami. Szanowni państwo, uprzejmie proszę o zabranie głosu
komendanta stołecznego policji, pana nadinspektora Pawła Dzierżawy. Wielce szanowni państwo, wymienieni wcześniej z imienia, nazwiska, ale również z tytułu, drodzy gospodarze tego miejsca wspaniałego, moje koleżanki, koledzy, policjantki, policjanci, pracownicy cywilni policji, ale również wszyscy zgromadzeni tutaj dzisiaj, ludzie, którzy przyjechali tutaj i są tutaj z nami obecni po to, aby uczestniczyć w podwójnym święcie, jakie dzisiaj mamy, czyli święto Policji Komendy Powiatowej w Nowym Dworze Mazowieckim, ale również i otwarcia posterunku w Leoncinie, który dzisiaj mnie możemy podziwiać, a mnie zafascynował od początku, jak rzuciłem okiem i wiedziałem, jak ten budynek wygląda i jak on będzie służył policjantom. Szanowni państwo, przypominam sobie dosyć mroźny dzień w styczniu 2022 roku, w którym razem z panem wójtem w kancelarii notarialnej podpisywałem akt notarialny przekazania działki pod budowę tego obiektu. Składaliśmy sobie życzenia wzajemnie tego, aby ta inwestycja przebiegła sprawnie, szybko i abyśmy jak najszybciej mogli się cieszyć nowym budynkiem, w którym będzie odtworzony posterunek policji, który ma służyć bezpieczeństwu mieszkańców tej gminy, która przecież liczy sporo ponad 6 tysięcy mieszkańców. Wierzyłem, że tak się stanie, aczkolwiek nie wiedziałem, że będzie to tak sprawnie, tak szybko i tak skutecznie zostanie ta inwestycja zrealizowana w tak krótkim czasie, bo w ubiegłym roku, w sierpniu, do planu inwestycyjnego Komendy Stołecznej został wpisany budowa posterunku w Leoncinie, zostały zagwarantowane na to środki finansowe, ale już przekazanie placu pod budowę i rozpoczęcie tej inwestycji w nowym systemie modułowym, który w Komendzie Stołecznej po raz pierwszy został zrealizowany, obiekt w tym nowym systemie modułowym w technologii 3D, jest sukcesem nas wszystkich, dlatego że tutaj, jak w Soczewce, skupia się dobra wola wszystkich instytucji, począwszy od instytucji państwowych, administracji publicznej, jak i również samorządu i mieszkańców, którzy również opowiedzieli się w debatach społecznych za potrzebą odtworzenia tego posterunku. I to jest wspólny sukces, który jest wyrazem tego, jak można wspólnie dbać o bezpieczeństwo. I wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego posterunku, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem w 100% przekonany, że te ponad 4,5 miliona złotych, które zostały pochłonięte z budżetu państwa, z ustawy modernizacyjnej na budowę tego obiektu, one zostały spożytkowane najlepiej, jak to było możliwe. A na ręce pana posła, pani przedstawicielki, pani poseł, jak również pana dyrektora Pruszyńskiego, który reprezentuje ministra spraw wewnętrznych i administracji, szanowni państwo, na wasze ręce przeogromne podziękowania za ustawę modernizacyjną policji, która pozwoliła zagwarantować środki na realizację tego posterunku. I ja wiem, że uchwalenie tej ustawy, które zagwarantowały te pieniążki, ta ustawa została uchwalona ponad podziałami politycznymi. Przeogromnie za to z całego serca dziękuję, nie tylko swojego serca, ale również tych ludzi, którzy tutaj będą z tego obiektu korzystali. I szczególnie za to zaangażowanie pana ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana ministra Mariusza Kamińskiego, jak i również wszystkich posłów, którzy przy tej ustawie debatowali i ją uchwalili. Przeogromne podziękowania na ręce państwa przekazuję z podziękowaniami naprawdę z całego serca płynącymi. I jestem przekonany, że ta wspólna inicjatywa będzie miała doniosłe znaczenie dla bezpieczeństwa, panie wójcie, właśnie tutaj mieszkańców na terenie tej gminy i dzięki pana inicjatywie i również przekazaniu w imieniu mieszkańców działki, która przecież kosztowała prawie 300 tysięcy złotych pod budowę tego obiektu, to jest ten wkład, który każdy z nas by sobie życzył, żeby w tej współpracy z samorządem jedna ręka przybijała drugą rękę w tym wspólnym celu, jakim jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Przeogromnie państwu jeszcze raz za to dziękuję
i myślę, że ta inwestycja zwróci się poprzez bezpieczeństwo na terenie tej gminy. I myślę, że będzie też stanowiła wzór dla innych, jak można szybko, sprawnie zrealizować projekt, który czasami wydaje się bardzo odległy, a jednak ziścił się w takim pięknym miejscu i w takim pięknym obiekcie, który przecież prawie ponad 150 metrów powierzchni użytkowej, metrów kwadratowych przekazujemy nie tylko policjantom, którzy tutaj będą pełnili służbę, ale również mieszkańców. I również na ręce pani aspirant, przekazując ten symboliczny klucz, proszę was o to, abyście traktowali ten obiekt tego posterunku jak swój własny dom, nie tylko pod tym kątem, że będziecie tutaj przychodzili codziennie do pracy, ale również dbajcie o stan techniczny tego obiektu i jego eksploatację, tak żeby jak najdłużej mógł służyć nie tylko wam, ale waszym następcom i mieszkańcom tej gminy. Drugim elementem, który chciałbym poruszyć krótko przy tej okazji, to oczywiście 104. rocznica powstania Policji Państwowej i uroczystość, która miała dzisiaj miejsce, związana z przekazaniem aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Drogie koleżanki, koledzy, przeogromne gratulacje dla wszystkich. Bądźcie dumni z tego, co robicie na co dzień. Jestem naprawdę szczęśliwy i dumny z tego, że mogłem wam dzisiaj przekazać akty mianowania na wyższe stopnie, bo są one elementem naszej wdzięczności jako przełożonych, elementem wdzięczności za waszą codzienną służbę, za to, co robicie na co dzień, za to, jak realizujecie swoje obowiązki, jak często z narażeniem życia wychodzicie codziennie do służby, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i gości na terenie całego powiatu. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Życzę wam, aby te stopnie nosiły się krótko, aby kolejne wyróżnienia mogły na wasze ręce, na wasze również ramiona, na wasze pagony być przekazywane. Bardzo na to zasługujecie. Bardzo serdecznie wam jeszcze raz gratuluję otrzymanych wyróżnień i życzę wam wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń dużych, małych, ale żeby to wszystko też również się działo w zdrowiu. Jeszcze bardzo, bardzo bym sobie i wam tego życzył. Przekażcie proszę również gratulacje dla pozostałych policjantek, policjantów, pracowników, których tutaj dzisiaj nie ma. Jesteście ich reprezentantami. Natomiast panie komendancie, również proszę o to, aby te życzenia zostały przekazane dla wszystkich policjantów. Na twoje ręce, Rafał, przekazuję serdeczne podziękowania i gratulacje dla całej ekipy, załogi w Nowym Dworze, którzy pełnią służbę na co dzień i są odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, gratuluję. I jedno słowo jeszcze na koniec, żeby już nie przedłużać. Jest z nami dzisiaj tutaj pan komendant inspektor Konrad Chmielewski, który odpowiada w Komendzie Stołecznej za szeroko rozumianą logistykę, ale również funkcjonowanie inwestycyjno-finansowe. Konrad, na twoje ręce, dla wszystkich tobie podległych ludzi, dla tych, których tutaj zresztą widzę też nieopodal, naczelników, inspektorów nadzoru, tych ludzi, którzy tutaj w tą inwestycję byli zaangażowani. Za to serce, które tutaj włożyli w nadzór nad tą inwestycją, za współpracę z wykonawcą tego obiektu, za to, że dołożyli starań do tego, aby ten budynek i ten obiekt spełniał nasze oczekiwania, które przecież przekazujemy dla funkcjonowania bezpieczeństwa na terenie całej gminy. Bardzo serdecznie, Konrad, jeszcze raz dziękuję na twoje ręce dla wszystkich osób, które były w pionie logistycznym i administracyjnym zaangażowane w realizację tej inwestycji. Na koniec chciałbym bardzo, dziękując jeszcze raz serdecznie za przybycie, chciałbym podziękować państwu za tą codzienną współpracę, za to, że ja czuję się, że jesteśmy tutaj wśród przyjaciół i za to bardzo serdecznie dziękuję dla wszystkich, którzy z policją na co dzień współpracują, którzy nam pomagają, a dla których my codziennie zakładamy mundur, aby żyło się bezpiecznie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, serdeczne gratulacje i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie komendancie stołeczny Policji. Szanowni państwo, uprzejmie proszę o zabranie głosu szefa gabinetu politycznego ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Michała Kruszyńskiego. Szanowny panie pośle, szanowny panie komendancie stołeczny, szanowny panie zastępco komendanta stołecznego, szanowny panie komendancie powiatowy, szanowni państwo samorządowcy, panowie starostowie, szanowni państwo burmistrzowie, wójtowie,
szanowny panie wójcie gminy Lącin, gospodarzu tego terenu, szanowni państwo komendanci, czcigodni księża, szanowny panie dyrektorze Biura Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, szanowna pani prokurator, wszyscy zgromadzeni podczas tej dzisiejszej uroczystości goście, no i przede wszystkim wy, funkcjonariuszki, funkcjonariusze, pracownicy cywilni policji. Tak naprawdę, tak jak zaznaczył pan komendant stołeczny, ta uroczystość jest podwójna. Spotykamy się tutaj, żeby pogratulować wam, uhonorowanym w dniu dzisiejszym awansami, ale nie tylko, całej rodzinie policyjnej tutaj na terenie powiatu nowodworskiego, pogratulować zarówno tym awansowanym, są to niezwykle zasłużone awanse, ale też podziękować za to, co robicie na co dzień. To jako formacja zarówno w wymiarze tym takim państwowym, który dla nas, jako dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest niezwykle istotny, ponieważ to dzięki wam również tutaj na terenie powiatu nowodworskiego wiele istotnych wyzwań państwowych mogliśmy wspólnie zrealizować. Wasz udział przy okazji zwalczania pandemii koronawirusa, pomoc przy przejściu przez ten niezwykle trudny, niezapowiedziany, niespodziewany czas, to również wsparcie dla innych formacji Straży Granicznej, dla polskich żołnierzy, jeżeli chodzi o obronę polskich granic, również kwestie współpracy z policją ukraińską. To ma niezwykle istotny wymiar w obecnych czasach w związku z wojną, którą wywołał zbrodniczy reżim Władimira Putina. To wszystko jest niezwykle istotne państwowo, ale bardzo ważne jest to, co robicie tutaj na tym szczeblu lokalnym. I wbrew opiniom niektórych, również kreowanym poprzez środki masowego przekazu, najważniejsze jest to, że to mieszkańcy doceniają wasze zaangażowanie i to, co robicie na co dzień. O tym świadczą tak naprawdę wszystkie wyniki badań opinii publicznej, które pokazują, że wasza formacja cieszy się naprawdę bardzo wysokim zaufaniem. Ale myślę, że jest jeszcze jedna statystyka, również niezwykle istotna, może nawet jeszcze istotniejsza. Niemal 100%, ponad 95% Polaków czuje się bezpiecznych w swoim miejscu zamieszkania. Szanowni państwo, myślę, że można wiele godzin tak naprawdę mówić o tym, co robicie, ale ta jedna liczba to pokazuje, jak mieszkańcy, jak zwykli Polacy dostrzegają to, co robicie, że jesteście świetnie wyszkolonymi funkcjonariuszami. Wielkie ukłony z naszej strony jako Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla was i dla waszej służby, też na ręce pana komendanta powiatowego za to, co tutaj dokładnie w powiecie nowodworskim i gminach tego powiatu się dzieje. Ale jest też drugi wymiar tej dzisiejszej uroczystości, czyli ten otwarty nowy posterunek policji. Dla nas jest niezwykle istotne w ogóle odbudowywanie posterunków policji. To jest już bodaj z 477 zlikwidowanych 163, o ile pamiętam, w skali całego kraju odbudowany posterunek. Niezwykle nowoczesny w tym formacie modułowym. I tutaj naprawdę chciałem podziękować za to, że możemy tutaj w dniu dzisiejszym być przy takiej okazji. W sposób szczególny chcę podziękować, bo moja rola jest trochę też tutaj podwójna, bo jestem zarówno szefem gabinetu politycznego ministra Mariusza Kamińskiego, ale też radnym sejmiku województwa mazowieckiego. Wiem, jak tego typu inicjatywy, inwestycje są ważne właśnie dla gmin powiatu mazowieckiego. I tutaj na ręce pana komendanta Pawła Dzierżaka, komendanta stołecznego, także pana zastępcy Konrada Chmielewskiego, olbrzymie podziękowania za naprawdę taki autentyczne, osobiste zaangażowanie właśnie w realizację tej inwestycji. Mieliśmy kilkukrotnie okazję rozmawiać. Panowie komendanci, naprawdę wielkie ukłony, bo bez waszego takiego osobistego udziału tak płynna realizacja tej inwestycji na pewno nie byłaby możliwa. Ale także chcę przekazać podziękowania i gratulacje tak naprawdę na ręce pana wójta Adama Krawczaka. Też tutaj pan wójt nie tylko tak naprawdę jest to kwestia przekazania działki, ale takiego osobistego zaangażowania, wielu telefonów, wielu takich naprawdę monitorowania realizacji tej inwestycji, takiego właśnie zaangażowania samorządowego, które miało miejsce. No i w dniu dzisiejszym, panie wójcie, to na pewno jest pana duży sukces. To też pokazuje to, o czym mówi pan komendant stołeczny, taką dobrą współpracę, jeżeli chodzi o faktycznie realizację tego typu zadań, w tym przypadku z policją, z samorządem gminy Lącin, ale szerzej z samorządami tutaj powiatu nowodworskiego, z konkretnymi gminami. Dzięki temu właśnie mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni. Ustawa modernizacyjna, faktycznie z tego pochodzą te 4,5 miliona złotych, bardzo dobrze wydane środki, także podziękowania dla
parlamentarzystów. Jest z nami pan poseł Zdzisław Sipiera, wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie. Bez dobrych decyzji polskiego Sejmu, bez dobrych decyzji oczywiście wynikających z polityki rządu, ale przyjętych przez parlament, no po prostu tych środków by nie było, a przypomnijmy, że w ramach pierwszej ustawy modernizacyjnej to 6 miliardów złotych tylko dla policji, w ramach tej drugiej ustawy na lata 2022-2025 6,5 miliarda złotych właśnie na policji. Część z tych środków właśnie została przeznaczona na budowę tego posterunku. Szanowni Państwo, nie chcę przedłużać. Jeszcze raz przyjmijcie gratulacje zarówno z mojej strony, ale przede wszystkim ze strony ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, sekretarza stanu w tymże ministerstwie, pana ministra Macieja Wąsika. Oby było jak najwięcej tego typu dobrych informacji, ale pamiętajcie, zawsze możecie na nas, jako na zarówno rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, także tutaj Komendę Główną Stateczną Policji, zawsze możecie na nas liczyć i proszę też przekażcie najlepsze życzenia i pozdrowienia dla waszych rodzin, które wspierają was w tej naprawdę wyjątkowej, niezwykle istotnej i raz jeszcze podkreślam, doskonale ocenianej przez opinię publiczną służbie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zabranie głosu starostę nowotworskiego pana Krzysztofa Kapustę. Panie pośle, panie ministrze, panie starszy komisarzu, szanowni państwo, czcigodni goście, będę tytułów i urzędów, drogi wójcie Adamie, szanowni policjanci, szanowni państwo mieszkańcy Leoncina. Moi przedmówcy powiedzieli właściwie wszystko, co jest ważne w tego rodzaju uroczystościach. Ja bym chciał bardzo tylko pogratulować również wszystkim nominowanym, wszystkim tym, których praca jest zauważana przez bezpośrednich przełożonych. Jestem przekonany, że to dodaje dużo, dużo siły i zapału do pracy, a to z kolei ma swoje bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo mieszkańców, w tym przypadku Leoncina. A jestem przekonany, że do tych moich życzeń, pozdrowień dla państwa i takich wszelkich wspaniałości przyłączają się wszyscy mieszkańcy pozostałej części powiatu nowotworskiego. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie bardzo dziękuję, bo biorę to także do siebie za te podziękowania, za współpracę pomiędzy formacją, jaką jest policja, a także samorządami. Dziękuję tu wszystkim moim kolegom, wójtom i burmistrzom, bo co prawda niektórzy żałują, że u nich się nic nie dzieje, ale ja myślę, że to jest początek dobrego, nie koniec. Jestem przekonany, tutaj chcę się zwrócić do mieszkańców Leoncina, że odczujecie państwo zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa, a jeżeli by tak nie było, to są osoby, które będą błyskawicznie odbierać wasze informacje. Jeszcze raz chciałbym bardzo wszystkim pogratulować, powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj być. Jestem przekonany, że drobny prezent dla szefowej posterunku będzie, gdyby pan starosta, mój zastępca był, to będzie mi miło właśnie. Nie chcę wstawiać w trudnej sytuacji tych, którzy takiego prezentu nie mają, szanowni państwo, ale zawsze jeszcze jest czas, nic z tym się nie skończyło, dopiero jest. Tak jest. No dobrze. Proszę bardzo, ja na pani ręce. Ja jeszcze tylko słowo, dostałem od Wydziału Promocji kwiaty, już wiem dlaczego, pani kierownik. Na zakończenie, szanowni państwo, jeszcze raz wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności i oby to był początek tego, co ma być i zmian, jakie zachodzą. Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie starosta. Szanowni państwo, uprzejmie proszę o zabranie głosu wójta gminy Leoncin, pana Adama Krawczaka. Szanowni państwo, ten dzień jest szczególnym dniem dla naszej gminy. Powracamy, nasza gmina powraca w struktury bezpieczeństwa policji. Po wielu, wielu latach, ten 2011 czy 2012 rok, to takie oficjalne zamknięcie posterunku policji, wcześniej już nie było w stanie budynku. I teraz powracamy. Nasza gmina się rozwija, przybywa nam mieszkańców. Jesteśmy jedną z największych gmin powierzchniowo na Mazowszu, co kumuluje zagrożenia bezpieczeństwa
i ten budynek na pewno spełni swoje funkcje. Żeby policja mogła skutecznie działać, musi mieć narzędzia, dobre miejsce pracy i odpowiednie warunki pomogą temu i wierzę w to bardzo głęboko. Społeczeństwo odczuwa na ogół najwięcej, najdrobniejsze przestępstwa i do nich są potrzebni policjanci, którzy są na miejscu. Dlatego wierzę, że to bezpieczeństwo wzrośnie w naszej gminie. Panie komendancie, rzeczywiście spotkaliśmy się dnia bardzo mroźnego, ale my w taki bardzo mroźny dzień z panem komendantem powiatowym i z panem komendantem posterunku w Czosnowie wyjechaliśmy kiedyś do Legnicy, żeby obejrzeć taki budynek, który tam powstał. To my wcześniej się spotykaliśmy również w takiej atmosferze, gdzie w nocy wyjeżdżaliśmy do Legnicy po to tylko, żeby zobaczyć, jak taki budynek wygląda, bo jego u nas nie było. Ja chciałbym podziękować właśnie na ręce pana posła za to, że te pieniądze są, że takie pieniądze są, że możliwe są do uzyskania. Na ręce pana dyrektora, bo pan dyrektor dziękował wszystkim, panie dyrektorze, te telefony to były do pana właśnie, stąd pan wiedział, że dzwoniliśmy i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Na ręce pana komendanta, zarówno pana komendanta stołecznego, jak i pana komendanta powiatowego składam serdecznie podziękowania za czas współpracy przy tej budowie. Tak naprawdę, gdyby nie pandemia i gdyby nie wzrosty cen, to wcześniej byśmy jeszcze się spotkali. Może przeciągalibyśmy do święta policji, ale była taka szansa. Bardzo serdecznie dziękuję, bo ta współpraca była owocna. Ja chciałbym tu podziękować również radnym, bo tak dziś sobie zdałem sprawę, że gdyby nie to, że tak szybko reagowaliśmy, że szybko przekazaliśmy działki, czyli odpowiednie uchwały, to pokazywało naszą determinację do tego, żeby tu powstał posterunek. Gdybyśmy zwlekali, mogłoby być pewnie różnie. Państwo radni, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ta decyzja była jednogłośna i to znaczyło, że wszyscy uważają, że ten posterunek jest potrzebny. Udało się w bardzo szybkim tempie. Dziękuję. Ja ze swojej strony obiecuję, że myślę, że tutaj radni również by się przychylili, że ta współpraca między naszym posterunkiem policji w Leoncinie, a samorządem gminy Leoncin będzie dalej wzorowa. Tak mi się wydaje, że taka była między komendą w Czosnowie. Teraz będziemy współpracowali z posterunkiem i obiecujemy, czy wierzymy w to, że również będziemy wzorowo współpracowali. Święto policji to również święto państwa wszystkich, to nie tylko policjantów, którzy tutaj będą pracowali w Leoncinie i w tym dniu chciałbym życzyć naprawdę wszystkiego najlepszego. Ja obserwując pracę policji uważam, że jest to bardzo ciężka praca, która wymaga również pewnych predyspozycji i państwo je mają w ten dzień, w ten szczególny dzień. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójcie, dziękujemy państwu za wystąpienie. Szanowni państwo, nasza uroczystość dobiega końca. Za chwilę dowódca uroczystości, podkomisarz Paweł Adamczyk, złoży meldunek komendantowi stołecznemu policji panu nadinspektorowi Pawłowi Dzierżakowi o zakończeniu uroczystego apelu oraz wyda komendy do odprowadzenia policyjnej asysty. Ponownie. Pododdziały, baczność, na ramię, broń. Prezentuj, broń, na prawo, patrz. Panie nadinspektorze, dowódca uroczystości podkomisarz Adamczyk melduje zakończenie uroczystego apelu. Dziękuję panie komisarzu. Pododdziały, baczność, na ramię, broń. Dowódca kompanii reprezentacyjnej policji, policyjną asystę honorową odprowadzić. Brawo! No! Brawo!
Szanowni Państwo, plac przed budynkiem posterunku policji w Leoncinie opuszcza już kompania reprezentacyjna policji wystawiona przez oddział prewencji policji w Warszawie wraz z pocztami sztandarowymi ze sztandarami Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Gminie Mazowieckim. Z oddziałem Panie Komendancie Stołecznej Policji, Panie Szanowni, w imieniu gospodarza dzisiejszej uroczystości Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Gminie Mazowieckim, dziękuję Państwu za udział w uroczystych obchodach Święta Policji i serdecznie zapraszam do wizytacji nowej siedziby posterunku Policji w Leoncinie. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam.